Dajcie otwarcie. Przed instrumentami, tak. Dobrze, chodźcie, chodźcie, ja zaraz tutaj znajdę. Poczekajcie, niech wszyscy odpalą, dobrze? Wianuszki przed nami, tak. Chodźmy do przodu, jeśli nie chcemy. Trochę do przodu, trochę do przodu. Trochę do przodu, do przodu. Niezliczoną liczbę ludzi do Boga, powodź się za nami. Święty Janie, który wypowiedział się ustraszony, wtedy mi prawdę włączy. Powodź się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, abyśmy się stali godnymi obietnicy Chrystusowe. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twoje na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi dar radości w Duchu Świętym i skieruj duszę wszystkich biednych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ja nad twarzą do ludzi. Ja nad twarzą do ludzi. Maciek. Ula. Stój! Lewo! Wrót! Siostry i bracia, gromadzimy się u wód tego jeziora, które tutaj było zawsze. To przy tym jeziorze zbudowano pierwszą osadę wśród pruskiej puszczy. To tutaj też, w tej osadzie, zamieszkali ci, którzy według dokumentów wizytacyjnych biskupa warmińskiego żyli jeszcze w drugiej połowie XVII wieku.
bowiem zapisano w aktach wizytacji parafii klebarskiej, aby proboszcz dołożył wszelkich starań, by głosić kazania i odprawiać nabożeństwa w języku Prusów. To tutaj przyszła dobra nowina Chrystusowa wraz z powołaniem diecezji warmińskiej oraz wraz z troską kapituły warmińskiej, czyli grona kanoników, którzy rozpoczęli administrowanie tymi ziemiami jako dobrami kapitulnymi. Między innymi w historii tej kapituły lokował tutaj swoich osadników kanonik warmiński Mikołaj Kopernik. To na miejscu dawnego grodzisza, co potwierdziły badania archeologiczne prowadzone w 1933 roku oraz w roku 2001. Znajdowała się rozległa osada o nazwie Amelung, a jezioro, przy którym się gromadzimy, jeszcze do 1945 roku nosiło nazwę Amelung. Wyspa, którą, jak pamiętacie, w roku 2006 ówczesny wojewoda warmiński, a także arcybiskup metropolita warmiński nazwali imieniem świętego Jana. Stąd nazywana jest wyspą Joanitów albo wyspą świętego Jana. Jest zamysłem naszego szpitalnego zakonu przy współpracy ze społecznością tej miejscowości, aby kiedyś tam wznieść drewnianą, małą świątynię ku czci świętego Jana Chrzciciela, aby mógł także na wyspę prowadzić most. Wszystko to przed nami, jednakże z tego zamysłu nie rezygnujemy. Pragniemy tą wyspę ożywić dla kultu, dla pielgrzymów, a także dla mieszkańców tej parafii i tej miejscowości. Gromadzimy się przy wodach jeziora, aby dopełnić tradycyjnego obrzędu poświęcenia tych wód. W tym geście poświęcenia pragniemy prosić Boga o błogosławieństwo, które po raz pierwszy padło, gdy Bóg stwarzał świat i oddzielił wodę od lądu. A potem patrzymy na wodę, która zawsze uczestniczyła w rycie oczyszczenia, aż do momentu chrztu Jezusa w Jordanie, a potem Jezusowego posłania: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrztu wodą, ale jest to chrzest Duchem Świętym. Chrzest, który upodabnia nas do samego Chrystusa, i każdy, kto jest ochrzczony i żyje w łaskach Ducha Świętego, może powiedzieć: żyję ja, nie ja, żyje we mnie Chrystus, bo chrzest nas przyobleka w Jego postać, upodabnia nas do Niego, wyciska na duszy naszej niezatarte piętno godności dzieciństwa Bożego. Poświęcając wody jeziora, nawiązujemy do misterium Chrztu Świętego. Poświęcamy te wody, zanurzając figurę świętego Jana w wodach jeziora Amelung, prosząc także o bezpieczeństwo dla tych wszystkich, którzy wypoczywają nad wodą. To jezioro pochłonęło niejedno ludzkie życie. Pamiętamy też dramat trzech mieszkańców naszej miejscowości, którzy także zginęli w wodach tego jeziora jeszcze tak niedawno. Z wodą trzeba postępować roztropnie, gdyż jest ona jednym z żywiołów, ale jest także błogosławieństwem, bo daje życie. Ziemia bez wody obumiera, roślinność nie znajduje pożywienia. Dlatego wodą trzeba roztropnie szafować i nie wolno jej także zanieczyszczać. Stąd także w tym dniu poświęcenia wód jeziora chcę apelować do was,
o troskę, o czystość tego jeziora, o czystość tej wody, aby mogła nam wszystkim służyć, tak jak zapragnął tego Stwórca, sprowadzając na jej brzeg dawno, bardzo dawno temu, Staroprusów, a potem nas, ubogacając chrześcijańską wiarą, obdarzył roztropną odpowiedzialnością za dzieło stworzenia. Niech ta dzisiejsza uroczystość przypomina nam o wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem za dar ziemi, za dar wody, dany nam i zadany nam, abyśmy tego daru nigdy nie zmarnowali. Teraz wniesiemy figurę świętego Jana do wody. Chłopaki się odpowiednio przygotowali. To są nasi dzisiejsi nowobierzmowani, którzy przyjęli wielki sakrament. Halo, halo, a może tak razem, co? Powolutku. Zaśpiewamy. O święty Janie, patronie nasz. O święty Janie, patronie nasz. Módl się za nami. O święty Janie, patronie nasz. O święty Janie, patronie nasz. Módl się, módl się, módl się za nami. Wszechmogący Boże, poświęcamy teraz zgromadzoną społeczność Kościoła. Wyprowadzamy figurę świętego Jana z wody. Na boki. Strażacy przejmują. Romek, śpiew liturgiczny. Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukam ludzi gotowych pójść za nim. Formujemy proces serca do przodu. A poczekaj, barkę pozostawia na brzegu razem z tobą, aby zacząć dziś.